Wtorek, 29 listopada, godzina 18. Witam serdecznie podczas webinaru zatytułowanego Jak zostać Power BI deweloperem. Gdy ja w 2007 roku kończyłem studia i szukałem pierwszej pracy, wielu dostępnych obecnie narzędzi IT i w ogóle zawodów jeszcze na rynku nie było. I gdyby ktoś wtedy powiedział mi, że zostanę Power BI deweloperem, a tak naprawdę w dużej mierze jestem teraz też Power BI trenerem, no to pokiwałbym przecząco ze zdziwieniem. A dziś na portalach dla osób, które szukają pracy, znaleźć można wiele ogłoszeń, które raz, że są zatytułowane bezpośrednio Power BI Developer, a dwa mogą mieć w treści stanowiska, w treści obowiązków właśnie elementy związane z raportami z wykorzystaniem technologii Power. I choć firmy, które szukają takich kandydatów, nie stawiają takich oczekiwań jak dziesięcioletnie doświadczenie w Power BI, bo pamiętajmy, że narzędzie powstało w 2015 roku, no to jednak tych wymagań różnych może być sporo. No i na wstępie zerknijmy sobie może właśnie na kilka takich ogłoszeń. Ja mam akurat otwartą przeglądarkę z pracuj.pl, żeby pokazać, że po wpisaniu do przeglądarki słowa kluczowego Power BI znajdziemy naprawdę ponad 500 ofert spokojnie i dużo różnych nazw tych stanowisk, które dotyczą tematu Power BI. One się rozciągają od analizy danych, od stanowisk też menedżerskich, digitalizacja, data scientist, ale też zaczynają się takie prostsze, jak na przykład program praktyk. Takich generalnie opcji jest tutaj dużo. Ja sobie wybrałem też taką jedną, która nazywa się analityk danych, żeby pokazać takie standardowe wymagania, które tutaj się pojawiają. Technologia SQL to jest jeden z tych obszarów, narzędzia BI, w tym na przykład właśnie Power BI, ale oprócz tego bardzo dobra znajomość Excela, w tym Power Query, no i prawdopodobnie też bardzo często język angielski. Jakbyśmy spojrzeli na innym portalu, to też okaże się, że pod hasłem Power BI tych ofert jest dużo i choć są takie, które nazywają się dokładnie Business Intelligence Developer, Business Intelligence Consultant, to tak jak mówiłem, mogą te nazwy być rzeczywiście różne. A to oznacza, że potrzebujemy rozszyfrować, jakie są wymagania pod kątem tych stanowisk i co taki właśnie Power BI Developer potrzebuje robić. I stąd obecność na dzisiejszym webinarze naszego gościa Dagmary Anuszczyk, która, jak sama o sobie mówi, pomaga klientom przekuwać te suche dane w wartościowe informacje biznesowe. Czyli właśnie pracuje jako BI developer, Business Intelligence Developer i zajmuje się analizą danych, ale też wizualizacją, budową raportów, też wdrażaniem takich systemów zarządzania danymi i koniec końców też pracuje nad tym, żeby dla swoich klientów oszczędzać czas i zwiększać w pewien sposób zyski. Kulisy pracy Dagmary możecie podglądać na co dzień na blogu i na Instagramie, gdzie na co dzień ona opisuje wyzwania Power BI dewelopera i tak uchyla trochę rąbka, jeśli chodzi o pracę właśnie takich osób. Co więcej, Dagmara też bardzo wielu osobom pomogła znaleźć pierwszą pracę w IT i właśnie wejść do tego świata od strony analizy danych bez konieczności jakichś studiów informatycznych i o tym za chwilę Dagmara właśnie Wam opowie. Dodam jeszcze, że prywatnie Dagmara jest mamą rocznego Julka i tak próbuje też żonglować między macierzyństwem, pracą, rozwojem, blogiem i w jednej dobie próbuje zmieścić 48 godzin, a że pracuje zdalnie, może mieszkać sobie w malutkiej wsi w bliskości natury. Panie i panowie, przed wami pojawia się teraz Dagmara Anuszczyk. Witamy cię, Dagmara, serdecznie. Witam was serdecznie. Mam nadzieję, że już widać moją prezentację. Czy wszystko jest OK? Możesz mi powiedzieć. Jeszcze nie, ale za chwilę się ona wyświetli. Daj mi tylko sekundkę.
Dziękuję Ci bardzo za wstęp. Myślę, że sama lepiej nie mogłam siebie opisać. I tak, zgadza się, nazywam się Dagmara Anuszczyk i pracuję jako Business Intelligence Developer i specjalizuję się właśnie w Microsoft Power BI. W swojej pracy zawodowej pomagam właśnie firmom oszczędzać czas, zwiększać zyski, skracać procesy decyzyjne poprzez tworzenie systemów Business Intelligence, tworzenie wizualizacji danych i również pracę z narzędziem, usługą, jaką jest Microsoft Power BI. Czy prezentację już widać? Widać już prezentację okay. I widać też Ciebie na bieżąco, także zaczynamy. Super, dobra. I dzisiaj właśnie opowiem Wam, jak zostać Power BI deweloperem. Ale tak, żeby nie zginąć w gąszczu informacji, jakie znajdują się online w internecie, pokażę Wam, jaką ścieżkę nauki obrać, jak wygląda praca Power BI dewelopera. To wszystko jeszcze przed nami. A jak już Bartek zdążył mnie przedstawić, tak, ja zajmuję się Business Intelligence, analizą danych, prowadzę bloga bidevelopers.pl. I tak naprawdę od tego bloga wyszła też społeczność Power BI Polska na Facebooku oraz mój Instagram, gdzie pokazuję te kulisy pracy i trochę więcej z mojego życia prywatnego. Zawodowo specjalizuję się, tak jak mówiłam, w Microsoft Power BI. Zajmuję się też rozwiązaniami związanymi z bazami danych, prowadzę konsultacje mentoringowe, na których pomagam właśnie znaleźć pierwszą pracę w IT, szkolenia i zajmuję się też wdrożeniami. A plan na dzisiaj jest następujący. Żeby zostać Power BI deweloperem, jest nam potrzebna ta część BI, czyli Business Intelligence. Więc najpierw opowiem o tym, czym jest Business Intelligence, co to jest za działka, czym tak naprawdę to się różni od analizy danych, bo wiem, że może brzmieć bardzo podobnie. Przejdziemy przez bardzo palącą kwestię, czyli to, jakie są zarobki w BI-u, ile możemy liczyć, na jakie zarobki możemy liczyć jako specjalista w tej dziedzinie. Porozmawiamy o tym, jak wygląda taki schemat pracy BI dewelopera związanego z usługą Microsoft Power BI. Obalimy mity studiów technicznych potrzebnych do pracy w IT. I na koniec, to na co pewnie większość osób czeka, creme de la creme, czyli ścieżka prowadząca do zostania Power BI deweloperem. Więc zacznijmy właśnie od tego czynnika BI, czyli Business Intelligence. Ja nazywam BI taką analizą danych na sterydach. Bo w momencie, kiedy firma się rozwija, zbiera coraz więcej danych, takie proste narzędzia do analizy, wizualizacji przestają im wystarczać. Na przykład jest tak dużo danych, że raporty, które dotychczas były robione w Excelu, przestają poprawnie działać, trzeba szukać nowych rozwiązań i tutaj warto wtedy pomyśleć o rozwiązaniach, systemach klasy Business Intelligence, takimi jak na przykład Microsoft Power BI. Jak pewnie zauważyliście, teraz każda firma chce zbierać dane. Dane stały się takim nowym złotem. Najlepiej jest mieć ich najwięcej z każdych możliwych kanałów odbioru, komunikacji, z każdych możliwych procesów, jakie się dzieją w firmie. Chcemy po prostu widzieć wszystko, ale jeszcze firmy nie potrafią tego wszystkiego analizować. I do tego są potrzebne osoby, które będą specjalistami właśnie w tej dziedzinie, w dziedzinie Business Intelligence i będą pomagały odkrywać potencjał tych danych, jakie firma zbiera. Potencjał tych danych można odkrywać na przykład za pomocą wizualizacji i analizy tych danych. Tak się przyjmuje, że w przeciągu 5 lat podwoi się liczba ilości danych na świecie, więc pracy dla osób zajmujących się zawodowo informacjami, danymi tylko będzie przybywać. I takim celem pracy BI dewelopera czy Power BI dewelopera jest pomoc danej firmie w podejmowaniu decyzji opartych na danych. Czyli my mamy ten czynnik, który pomoże firmie podjąć decyzję, ale już nie na zasadzie takiej intuicji, tylko decyzję, która jest poparta danymi. Powiedzmy, że mamy różne systemy w danym przedsiębiorstwie, tam zbieramy te informacje, gromadzimy je, ale nie umiemy z nich odpowiednio skorzystać. I tutaj właśnie wchodzi BI. On pomaga skorzystać z tych danych, żeby podejmować lepsze decyzje biznesowe. I takie decyzje biznesowe pomagają wtedy wyprzedzić konkurencję, skrócić proces decyzyjny w firmie,
Jest wiele korzyści wprowadzenia BI-a w swoim przedsiębiorstwie. Systemy BI konsolidują dane z wielu źródeł, z wielu aplikacji, z różnych systemów, jakie posiada firma. I tak naprawdę taki system BI może być oczkiem w głowie danej firmy. Jest to taki big picture informacji o tym, jakie procesy zachodzą w danej firmie i potem powie nam o tym, jak te procesy możemy dalej wykorzystywać do tego, żeby rozwijać swoje przedsiębiorstwo. I właśnie, pewnie część tutaj rzeczy, których mówię, może wydawać się Wam zbieżna z analizą danych. Jednak jest różnica pomiędzy pracą analityka danych, a takiego Power BI dewelopera czy BI dewelopera. Analityk danych przeważnie będzie bliżej biznesu, będzie bliżej takich szczegółowych procesów w firmie. Będzie też zarządzał mniejszą ilością informacji i jego zakres używanych technologii zazwyczaj jest troszeczkę mniejszy niż BI developer. Może podam taki przykład. Weźmy na przykład firmę z branży retail, która sprzedaje skarpetki. I sprzedajemy te skarpetki już w wielu miastach w Polsce. Mamy sklepy stacjonarne i sklep online. I naszym problemem jest to, że chcemy wiedzieć, jak w danych sklepach jest stan tych skarpetek. Mamy jeden dział, który zajmuje się właśnie towarowaniem sklepów, i on by chciał wiedzieć, jaki jest stan tych skarpetek na sklepie. Więc wtedy on przychodzi na przykład na początku do analityka danych. Analityk danych wtedy sprawdzi, jakie dane mamy w systemie zarządzania danymi w firmie, czyli na przykład w bazie danych. I analityk danych sprawdzi w tej bazie, czy te informacje są, czy ich nie ma. Jeżeli są, super, pobieram, wizualizuję, odpowiedź na pytanie już jest. Jeżeli ich nie ma, to zazwyczaj praca analityka na tym się kończy. On nie będzie odpowiedzialny za to, żeby dodać potrzebne dane do tego systemu zarządzania informacjami, do tej bazy danych. Ale różnica jest taka, że BI developer już będzie odpowiedzialny za tą część. On już będzie potrzebował poszukać informacji, czyli gdzie te informacje o tych stanach sklepowych się znajdują i dołączyć je do tego systemu. Następnie zrobić tą część, którą robi analityk, czyli zwizualizować te dane i wystawić taki raport, wizualizację końcową temu klientowi. Więc BI jest tym różny od analizy danych, że jest bardziej zaawansowany i BI developer może robić różne rzeczy w danej firmie. Może robić tak zwany full stack, czyli od szukania danych aż do ich wizualizacji. Często też zadania BI developera są zautomatyzowane i on korzysta już z takich narzędzi jak właśnie Microsoft Power BI, bo jest to narzędzie klasy Business Intelligence. Zazwyczaj BI developerzy w moim doświadczeniu zawodowym mają większe zrozumienie procesów całościowych, jakie się dzieją w firmie, czyli oni do końca nie wiedzą, co dany dział robi, ale wiedzą jakby jak mniej więcej działa firma, a analityk danych często współpracuje ściśle z konkretnym działem i będzie specjalistą od procesów w tym zakresie. No właśnie, Dagmara, bo tu mamy pytanie Michała, które pozwolę sobie od razu przy okazji tego slajdu odczytać, a mianowicie Michał pisze, że szukał swego czasu pracy i właśnie w wielu ofertach zatytułowanych analityk danych trzeba było jednak wyciągać te wnioski na podstawie stworzonych raportów, a to Michała nie interesuje. Czy uważasz, że ścieżka takiego Power BI developera, czyli niekoniecznie to ogłoszenie, które ja pokazałem, tylko bardziej sprofilowane pod kątem Power BI developera, to dla Michała będzie strzał w dziesiątkę? Tak. Ja z mojego doświadczenia zawodowego mogę Ci powiedzieć, że nie miałam takiej sytuacji, że musiałabym rekomendować działania dla mojego klienta, czy to był kolega z zespołu obok, czy to była inna firma, bo my jesteśmy osobą, która ma dostarczyć mu tą wizualizację, ten raport i na podstawie tego on ma już wyciągnąć wnioski i on podejmować te decyzje. Mam nadzieję, że to odpowiada na pytanie. Więc przejdźmy dalej. To może opowiem teraz, jak wygląda ta praca jako Power BI developer czy jako Business Intelligence developer. Więc nasza praca, tak naprawdę czy w analizie danych, czy w BI-u, zaczyna się od tego, że musimy zidentyfikować potrzebę klienta. Tak jak mówiłam, ten klient to może być twój kolega z zespołu obok, koleżanka z zespołu obok, który potrzebuje coś się dowiedzieć, lub jest to zupełnie inna firma, która zleca tobie, twojej firmie takie stworzenie właśnie systemu BI na przykład. Więc może być to klient wewnętrzny lub zewnętrzny.
I podstawową rzeczą, jaką należy zwrócić uwagę, to jest to, jakie są potrzeby klienta. Czyli weźmy znowu tą naszą firmę retail. Znowu mamy te skarpetki, mamy sprzedaż skarpetek w 10 sklepach w Polsce, sprzedaż online. I mamy również magazyny, gdzie gromadzimy skarpetki i mamy te sklepy, gdzie sprzedajemy te skarpetki. Więc załóżmy, że jest taki zespół w tej firmie, który zajmuje się towarowaniem sklepów. Czyli on mówi, kiedy mamy wysłać dane skarpetki z danego magazynu do danego sklepu. I przychodzi do nas kierownik czy ktoś z tego zespołu i mówi, że no słuchaj, ja mam taki problem, że chciałbym się dowiedzieć, kiedy w danym sklepie jest ten poziom już skarpetek, że ja muszę wysyłać z magazynu do sklepu, czyli dotowarowywać. No i mówimy, ok, to jest ta twoja potrzeba biznesowa, to jest twój problem, na który my znajdziemy ci odpowiedź. Czyli stworzymy ci na przykład raport, który będzie pokazywał, jaki jest stan danych skarpetek w różnych sklepach. Czyli zawsze musimy pamiętać o tym, że my pracujemy dla kogoś, dla tego naszego klienta i musimy odpowiedzieć na jego potrzeby. Drugim krokiem będzie dobranie odpowiedniego rozwiązania. Czyli na przykład pomyślimy sobie, że mamy dane już powiedzmy zgromadzone w bazie, więc my użyjemy wtedy Microsoft Power BI-a i skupimy się na nim, żeby w nim jakby rozwiązać ten problem naszego klienta. I punktem trzecim jest to szukanie danych, te prace analityczne. I zazwyczaj takie dane, które potrzebujemy zanalizować, przedstawić, już się znajdują w systemie zarządzania danymi, na przykład w bazie danych. No więc mamy te dane w bazie danych, wiemy, że chcemy użyć Microsoft Power BI, to co dalej? Dalej musimy zidentyfikować te dane w bazie, czyli wybrać na przykład 5 tabel, które są nam potrzebne i załadować je do Power BI-a. I w Power BI-u wtedy możemy te dane ze sobą połączyć, zmodyfikować i oczyścić i poprzez te działania stworzyć model danych. Takim czyszczeniem to może być na przykład usunięcie duplikatów, jeżeli gdzieś podczas ładowania coś się zepsuje. Na przykład możemy nadać odpowiednie typy danych. Załóżmy, że mamy skarpetki, mamy kolumnę skarpetek sztukowo. No to wiemy, że sztuki skarpetki może być 1, 2, 3, nie będzie 2,5 skarpetki. Więc wtedy możemy powiedzieć, że ta kolumna będzie miała liczbę całkowitą. I to już jest ta modyfikacja danych. Po połączeniu ich ze sobą, po przeczyszczeniu i modyfikacji powstaje nam model. I teraz przechodzimy do mojej ulubionej osobiście części, czyli do wizualizacji danych tego modelu. Będziemy pokazywać za pomocą kart, wykresów, tabeli te informacje, które nasz klient potrzebuje, żeby podjąć swoje decyzje. Czyli będziemy pokazywać, jakie są stany skarpetek w sklepach i jeszcze wyznaczać ten poziom, którym wiemy, że musimy zacząć przesyłać skarpetki, magazyn, sklep. I ostatnia część to jest już po skończeniu tego naszego raportu, który na przykład robimy w Microsoft Power BI, musimy go udostępnić. Udostępniamy go naszemu klientowi i to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze jest bardzo ważna część naszej pracy, o której często się zapomina. Musimy przeszkolić naszego klienta na tą osobę, dla której tworzymy ten raport, jak korzystać z naszego rozwiązania. Bo my możemy sobie cuda zrobić, ale ta osoba, której ten raport dostarczamy, naprawdę może nie znać tego narzędzia, w jakim my pracujemy i może nie znać nawet możliwości, jakie daje jej ten raport. Więc warto powiedzieć, że pokazać na przykład, może masz pasek filtrów, na którym możesz filtrować sobie różne sklepy. Możesz sobie kliknąć tutaj na dany wykres i się podświetlą się dane szczegółowe. To jest bardzo istotne, bo dużo raportów niestety trafia do kosza, czyli po prostu nie jest używanych ze względu na to, że albo nikt nie przeszkolił tego naszego klienta, tą osobę, dla której tworzymy rozwiązanie i ona po prostu nie potrafi korzystać z takiego raportu, albo jest też drugi czynnik, że gdzieś po drodze naszej pracy zapomnieliśmy o tej potrzebie biznesowej. Czyli na przykład stworzyliśmy ten raport z zatowarowania sklepów z skarpetkami, ale przy okazji dodaliśmy 10 innych stron o tym, jakie są najlepiej sprzedające się produkty, jakie są marże, o tym jakiejś sprzedaży. No i super, ale czy to odpowiada na potrzebę biznesową? Nie do końca. I też przy okazji 14 zakładek nam spowolni raport i też nikt z tego nie będzie chciał korzystać.
Więc ten pierwszy punkt i ten szósty są naprawdę bardzo istotne. Musimy zawsze pamiętać o potrzebie biznesowej klienta, musimy pamiętać o tym, dla kogo tworzymy ten raport i co on ma poprawić w życiu zawodowym danej osoby i musimy przeszkolić daną osobę z korzystania z tej analityki. Więc mam nadzieję, że już wiecie, jak wygląda praca Power BI dewelopera. Więc teraz chciałam powiedzieć o tym, co jest potrzebne do tej pracy. I specjalnie tutaj zaczynam od umiejętności miękkich, bo uwierzcie mi, nie chcecie spędzać 8 godzin w pracy, której się nie lubi. Zawsze warto przed zmianą branży, czy przed właśnie takim dużym zawodowym skokiem zastanowić się, czy chcemy pracować 8 godzin w tej robocie, bo naprawdę szkoda zdrowia psychicznego, jeżeli to nie jest coś dla was, a zarobki, które są świetne na tym stanowisku, to nie jest jeszcze wszystko. Dlatego skupmy się na chwilę i pomyślmy o tym, czy mamy takie trzy umiejętności, które są, trzy cechy, które są istotne do odniesienia sukcesu w BI-u. Na pewno zestaw tych trzech cech pomoże wam wybić się w pracy i pomoże wam szybko awansować. Okay. No to jakie są te trzy cechy? Pierwszą taką umiejętnością miękką, na którą trzeba popatrzeć i zadać sobie pytanie, czy my ją posiadamy, jest komunikatywność. I tutaj znowu wracam do punktu pierwszego i szóstego z tego slajdu, bo trzeba się z klientem dogadać, trzeba się z zespołem dogadać na temat tego, co my mamy pokazywać. I tutaj przydaje się komunikatywność, bo jeżeli my się nie dogadamy na temat tego, co dany zespół chce zobaczyć, to możemy sobie stworzyć najlepszy raport, ale jeżeli on nie odpowiada na tą potrzebę biznesową, jeżeli nie uchwyciliśmy tego, co oni potrzebują, to nie będą z niego korzystać. Więc musimy tutaj być komunikatywni i tak samo do przeszkolenia też ta komunikatywność się przydaje. Drugą istotną cechą, która też jest ważna w pracy z innymi ludźmi, jest cierpliwość. Naprawdę trzeba być cierpliwym, szczególnie jeżeli my wychodzimy z takiej pozycji osoby, która świetnie zna Microsoft Power BI, która jest super specjalistą i spotykamy się ze sobą, która zna swój proces biznesowy, ale ona nie ma pojęcia o tej technologii. Więc musimy być cierpliwi i tłumaczyć jej najlepiej prostym językiem, jakie możliwości daje ten program Microsoft Power BI i co możemy uzyskać, jak możemy współpracować i co możemy dzięki temu uzyskać. Więc cierpliwość jest bardzo istotna. Jest też istotna w sytuacjach, kiedy zmieniają się potrzeby klientów, kiedy jesteśmy umówieni, że robimy raport X, a nagle wychodzi w środku projektu, że a jednak robimy troszeczkę inaczej. Więc tutaj znowu się przydaje cierpliwość czasem anielska. No i przechodzimy do tej trzeciej cechy. Jest to cecha charakteru, którą ja musiałam sobie wyrobić, muszę się przyznać. Nie mam tego takiego danego z góry. I jest to dbanie o szczegóły. Jest to cecha u mnie totalnie nabyta i da się jej nabyć, ale jest to trudne. Pracy BI dewelopera, szczególnie w tej mojej ulubionej części, jaką jest wizualizacja danych, dbanie o szczegóły jest istotne, tak samo jak taki zmysł estetyczny, bo każdy chce analizować ładne raporty i raporty, które są dobrze zrobione, a żeby dobrze zrobić raport, trzeba dbać o każdy szczegół. Na przykład dajmy wykres sprzedaży i nie dajmy etykietek, jakby jaka to jest sprzedaż, czy to jest sztukowa, czy to jest sprzedaż wartościowa. No, musimy o tym pamiętać i właśnie do pracy przy wizualizacji danych szczególnie przyda się to dbanie o szczegóły, ale nie martwcie się, można to wyrobić w sobie. Okej, okay. I teraz myślę, że to będzie slajd, który zainteresuje większość osób, bo jak już wiecie, jak się pracuje, jakie cechy charakteru trzeba mieć do tej pracy, to pogadajmy w końcu o kasie, czyli ile się zarabia na stanowiskach BI-u, na stanowiskach związanych z Microsoft Power BI. Kasę tylko dodam, było widać też w tych ogłoszeniach i teraz ten rynek jest taki trochę bardziej transparentny, więc można sobie też po te widełki poobserwować w tych ogłoszeniach, które pokazywałem, a to chyba ten raport będzie właśnie potwierdzał, nie? Tak, tak. W ogóle to bardzo mądrą rzecz mówisz, Bartek. Ja bardzo polecam przeanalizować ogłoszenie o pracę, zanim zabierzemy się też za naukę.
bo zobaczycie, że to, co się co pokazuje Wam na tej prezentacji, szczególnie ta ścieżka nauki, to jest to, co potem będzie w ogłoszeniach o pracy wymagane. Więc też zachęcam do analizy. Tutaj dobrze, Bartek, mówisz. I tak, w BI-u specjaliści zarabiają 15-20 tysięcy netto na fakturę B2B. Trzeba pamiętać, że to jest B2B. Oczywiście umowa o pracę też się zdarza, są nawet korporacje, które zatrudniają tylko na umowę o pracę, ale wiadomo, że te zarobki już się będą inaczej układały, bo podatki są całkiem inne. To, co Wam pokazuję, to jest raport firmy No Fluff Jobs z tamtego roku. Nazywa się Rynek Pracy w IT. Tam znajdziecie właśnie szczegóły dotyczące zarobków, między innymi w BI-u, czyli dla osób, które potrafią wizualizować dane, na przykład Microsoft Power BI. Pamiętajcie, że na start 15 koła to ciężko jest dostać, ale jeżeli się przyłożymy, jeżeli poświęcimy czas na rozwój, to w przeciągu paru lat jest to jak najbardziej realne. I tak samo zarobki w BI-u wcale nie odstają od zarobków w innych częściach IT. Mimo że BI nie jest aż tak popularny dla osób, które się przebranżawiają, co uważam za zaletę, bo na przykład spotykałam się na konsultacjach mentoringowych z wieloma testerami, którzy twierdzą, że ich branża jest przepełniona juniorami i osobami, które chcą wejść do branży. No i gdzie jak najprościej wejść od IT, zaczniemy od testowania. I ci testerzy w paru latach doświadczenia po prostu zmieniają branżę i właśnie na przykład chcą zostać specjalistą do spraw analizy danych, uczą się Power BI-a. No, a tak jak mówię, ta branża Business Intelligence nie jest aż tak przepełniona juniorami. Według mnie jest jeszcze sporo miejsca dla nowych osób. Ja wręcz na przykład, ja i moi koledzy wręcz narzekamy na to, że jest za mało osób, że cały czas by się przydały nowe osoby do zespołów. Rekrutacji też jest sporo. Po paru latach doświadczenia na LinkedInie myślę, że 3 razy w tygodniu to spokojnie dostaniecie ofertę pracy. Ja dostaję raz dziennie ofertę pracy na pewno. Więc tak jak mówię, rynek jest, miejsce jest, trzeba tylko mieć motywację i zacząć. Okay. No i jak zacząć? Nie zaczynajcie od studiów technicznych, nie idźcie na uczelnie wyższe. To jest moje osobiste zdanie, ale zaraz poprę je jeszcze jednym raportem. Żeby pracować w BI-u czy w IT, wcale nie trzeba mieć studiów technicznych. Ja jestem co prawda takim trochę słabym przykładem, bo ja kończyłam matematykę stosowaną, ale na tej matematyce taki przedmiot, który mi się jedynie przydał w pracy, to były bazy danych. Reszty się musiałam nauczyć sama, po prostu siedziałam i się uczyłam, przeklikiwałam milion stron, szukałam kursów, naprawdę zajmowało mi to godzinę. No ale teraz właśnie dzięki takim twórcom jak Bartek, czy na przykład ja, to już nie musicie siedzieć godzinami, przeszukiwać internet, bo już my przeszliśmy tą drogę, więc możemy Wam pokazać, jak to jest. I właśnie tych studiów technicznych wcale nie trzeba mieć, nie trzeba kończyć tych studiów technicznych. Ja pracowałam z osobami po marketingu, pracowałam też z osobami po geodezji albo geologii i nikt nie patrzył na wykształcenie. Tutaj znowu pokażę No Fluff Jobs, jest to raport przewodnik juniora w IT i on wskazuje na to, że 32% takich mniej doświadczonych specjalistów IT kończyło studia licencjackie, 7% magisterskie. A wśród juniorów najwięcej osób zdobywa umiejętności na kursach online. I ja się do tego jak najbardziej przychylam. To jest mit, żeby robić studia techniczne. Według mnie jest to na pewno na początku szkoda czasu. I pokażę Wam też, jakby co ja bym zrobiła, jakbym teraz startowała. Jak ja bym teraz startowała, to na początku skorzystałabym z tych darmowych materiałów, które są dostępne online. Potem kolejnym etapem, kiedy już dochodzimy do tego momentu, że brakuje nam tych materiałów, kupujemy kursy online. I wraz z kursami online tworzymy swoje rzeczy. Czyli na przykład kupujemy kurs Microsoft Power BI, no to wtedy od razu robimy w Microsoft Power BI swoje raporty, czyli tak zwane portfolio. Po prostu ważne jest, żeby ćwiczyć swoje umiejętności w praktyce. I wtedy szukamy pracy. Jeżeli znajdziemy pracę, super, jeżeli nie znajdziemy,
dopieszczamy do portfolio. Naprawdę to jest, na przykład według mnie i według rekruterów jest dość istotne, żeby mieć jakiś, jeżeli nie mamy jak pokazać się komercyjnie, że pracowaliśmy 5 lat z Microsoft Power BI-em, to żeby pokazać, zrobiliśmy ten kurs i zrobiliśmy takie super raporty, tak udowodnić swoje umiejętności. I dopiero wtedy może mogłabym, jeżeli bym jeszcze wtedy nie znalazła pracy, to bym tak spojrzała w kierunku studiów podyplomowych, ale tak spojrzała, jeszcze bym nie podejmowała decyzji. Dlatego, że jest sporo studiów podyplomowych, które robią taki miszmasz, czyli mamy troszeczkę data science, troszeczkę analiza danych, tutaj gdzieś w środku BI i ty kończysz studia podyplomowe i w sumie nie wiesz jakby na jakie stanowiska masz aplikować, bo umiesz z data science trochę Pythona i R-a, potem jednak Power BI to tutaj w sumie analiza danych czy business intelligence. No i sam nie wiesz co robi, sama czy sam nie wiesz co robić, więc tak studia podyplomowe bym z przymrużeniem oka brała. A na studia takie wyższe, licencjatki czy magisterskie, wybierałabym się w momencie, kiedy mam pracę. Czyli jak już jestem junior BI developerem, no to okej, mam czas, mam kasę, idę zaocznie i zrobię sobie jakąś tam informatykę, żeby mieć tytuł magistra, albo żeby na przykład awansować w korporacji, być menadżerem, bo akurat jest potrzebny magister. Więc dopiero jakby wtedy patrzyłabym na te studia. Naprawdę warto zacząć od materiałów online i od kursów. Czyli przy okazji budować swoje jakby doświadczenie poprzez praktykę. Więc teraz przechodzimy do takiego creme de la creme tego spotkania, czyli pokażę Wam, jakie są potrzebne technologie na start do BI-a, do zostania Power BI developerem. Bo żeby być Power BI developerem, nie wystarczy do końca sam Power BI. Jak przeanalizujecie sobie te ogłoszenia o pracę, o których też mówił Bartek, to zobaczycie, że Power BI często współgra z SQL-em i z bazami danych. Bardzo dużo stanowisk będzie wymagało też znajomości języka SQL, SQL. I takie stanowiska, które właśnie gdzieś się ocierają o analizę danych, one już będą powoli wymagać tych baz danych. Więc warto zacząć nawet od darmowych materiałów dostępnych do nauki SQL-a. Potem kolejnym tym członem, tym naszym takim rzeczą, na której naprawdę warto się skupić, to skupcie się na nauce Microsoft Power BI. Jak wykorzystać to narzędzie, żeby pomóc firmom podejmować lepsze decyzje, jak wykorzystać to narzędzie do tworzenia interaktywnych i świetnych raportów. I przy okazji, jak już się uczycie Power BI-a, to budujcie swoje portfolio, czyli pokazujcie to, co potraficie za pomocą swoich raportów. Nawet możecie zobaczyć, ja mam taki wpis na blogu, gdzie są zestawy danych do ćwiczeń. Po prostu ćwiczcie sami, bo to jest bardzo istotne. I też polecam, jak tak mówię, darmowe materiały i kursy online, bo nawet te kursy online, dlatego że mamy kurs z instruktorem, czyli ktoś prowadzi nas tą rękę, pokazuje krok po kroku, jak się poruszać wśród gąszczów Power BI-a. I dlaczego ja tak bardzo promuję Microsoft Power BI i dlaczego mówimy tutaj w ogóle o tym narzędziu? Dlaczego też warto się skupić na nauce Microsoft Power BI? Przede wszystkim dlatego, że Power BI robi rewolucję dla osób, które pracują na Excelu i dystrybuują raporty. Czyli wysyłacie raporty innym osobom. Jak zrobicie raport w Power BI-u, to możecie go opublikować w serwisie, czyli po prostu w witrynie. Ta witryna jest odpowiednio zabezpieczona i taki link do raportu udostępnić danym osobom. Czyli mamy ten raport, który tworzyliśmy wcześniej, skarpetki, zatowarowanie i teraz chcemy wysłać go do kierownika działu zatowarowania. Ale ten kierownik mówi, że on by chciał też pokazać ten sam raport kierownikom sklepów, tylko tak, żeby kierownik widział tylko swój sklep. No to teraz co? No musimy stworzyć co? 10 raportów, jeden raport dla kierownika i jeszcze 10 raportów dla każdego kierownika sklepu osobno. Tu właśnie jest rewolucja Power BI, bo wcale nie trzeba tak zrobić. Dzięki nadaniu odpowiednich ról, dzięki zabezpieczeniom, jakie możemy nadać w Power BI-u, to kierownik wejdzie w jeden link i zobaczy całość, wszystkie sklepy. Przepraszam, kierownik tego działu zatowarowania, a kierownik sklepu wejdzie w identyczny link, co kierownik działu, ale kierownik sklepu zobaczy tylko swój sklep. Po prostu nadamy mu odpowiednią rolę. I to jest naprawdę rewolucyjne, to jest super dla osób, które dystrybuują raporty.
I jeszcze mam dobrą wiadomość dla osób, które pracują dla zarządu i tworzą analityki dla zarządów, bo możemy skorzystać z aplikacji Power BI i udostępniać raporty, które będą widoczne w telefonie, więc wiceprezes czy jakiś tam menadżer wyższego szczebla po prostu na spotkaniu w telefonie sobie sprawdza na przykład KPI firmy w Power BI. Jest to świetne rozwiązanie dla takich osób. I dlatego też mówiłam, że Power BI skraca procesy decyzyjne, bo na przykład mamy sytuację, że wysyłamy raport w Excelu do danej osoby i ta osoba tam sprawdza, coś przesyła dalej do jeszcze swojego menadżera, to teraz nie ma takiej sytuacji, tylko po prostu każda z tych osób wchodzi sobie na link i w tym linku widzi aktualne dane, które są potrzebne. I czasem są to nawet różne dane w zależności od tego, jakie uprawnienia te osoby mają. Kolejną rzeczą, dlaczego warto poświęcić swój czas na naukę Power BI-a, jest to, że w Power BI-u możemy już stworzyć taki pełen proces business intelligence, czyli możemy załadować dane z wielu źródeł, na przykład możemy tam załadować dane z bazy danych, załadować tam do tego samego modelu dane z Excela, dane z SharePointa, czyli mamy trzy różne źródła i te informacje możemy ze sobą połączyć, zamodelować i zwizualizować. I trzeci powód, dla którego lubię Power BI-a, to jest to, że jest to rozwiązanie low-code, czyli dla osób, które nie bardzo się chcą uczyć kodować i programować. W Power BI-u będzie język DAX i będzie Power Query, ale język DAX jest to taki język wyrażeń. Ja bym to określiła, że jest to coś pomiędzy SQL-em a językiem takich formuł Excelowych, ale jeszcze z takim twistem, bo tam jest ten pewien kontekst, który musimy zrozumieć. Więc to są takie dla moje osobiste trzy filary, dlaczego warto uczyć się Microsoft Power BI. A takie globalny argument, dlaczego warto się uczyć Power BI-a, to jest ten magiczny kwadrat Gartnera. Instytut Gartnera co roku publikuje zestaw liderów firm, które są liderami w zakresie technologii Business Intelligence. I zobaczcie sobie, gdzie jest Microsoft z Power BI-em. Jest on zdecydowanym liderem. I tak ten magiczny kwadrat, ten wykres wygląda od paru lat. Microsoft bardzo dużo inwestuje w rozwój Power BI-a, słucha też swojej społeczności i można głosować na różne rozwiązania, jak zmienić to narzędzie i te głosowania są uwzględniane w aktualizacjach. Tak naprawdę co miesiąc jest nowa aktualizacja Power BI-a. Naprawdę to rozwiązanie jest mocno doinwestowane. I dlatego też Microsoft jest odczepiony od konkurencji, jest liderem, jeżeli chodzi o narzędzia do Business Intelligence. Dla nas, dla Was oznacza to, że pracy dla specjalistów z Power BI-a będzie coraz więcej. Dlatego mówię, warto się tym jeszcze teraz zainteresować. Ja bym do tego jeszcze dodał, że sam Power BI Desktop jest za darmo. Też to wyróżniło Microsoft na rynku i spowodowało, że tak naprawdę ta bariera wejścia do narzędzia też dla nowych osób, które chcą się czegoś nauczyć, chcą się czegoś dowiedzieć, jest naprawdę niewielka, bo pierwsze kursy w internecie można znaleźć naprawdę nawet za darmo zupełnie. Jak do tego dodamy bezpłatne narzędzie, to tak naprawdę ta nauka może być zupełnie na początku bezpłatna. Do tego też bazy danych SQL-owe też można znaleźć za darmo, o czym pewnie zaraz powiesz. Więc tak naprawdę, szczególnie z perspektywy osób, które chcą zacząć, te bariery są postawione naprawdę nisko. Tak, dobrze, że ty mówisz, dokładnie. I jak nawiązałeś z darmowych materiałów, no to ja muszę wspomnieć o e-booku, o tym, jak wejść do IT od strony analizy danych. Tak jak Bartek wspominał, ja prowadziłam takie konsultacje mentoringowe, pomagałam osobom znaleźć pracę w IT właśnie w analizie danych i business intelligence. I na tych konsultacjach, na spotkaniach z tymi osobami opracowałam pewien proces, pewien zestaw materiałów, pewną ścieżkę nauki, którą potem opracowałam w formie wirtualnej, przelałam, tak to się mówi, na wirtualny papier. I stworzyłam właśnie e-booka, jak wejść do IT od strony analizy danych. Znajdziecie go na mojej stronie, trzeba wejść w zakładkę wejść do IT. I właśnie w tym e-booku pokazuję, jak zacząć od darmowych materiałów, żeby dostać pierwszą pracę w BI-u, czyli pokazuję, czego się uczyć, z jakich źródeł i w jakiej kolejności. Tak, żeby dotrzymać tą pierwszą pracę w Business Intelligence właśnie z Microsoft Power BI-em. Pokazuję tam ścieżkę nauki baz danych, bo tak jak wspomniałeś, możemy całkowicie za darmo pobrać sobie silnik SQL-owy, możemy zainstalować przykładową bazę danych i możemy zupełnie za darmo ćwiczyć zapytania SQL-owe.
tak naprawdę SQL-a możemy ćwiczyć w internecie w przeglądarce. I te wszystkie źródła znajdziecie w e-booku. Opracowałam też tam ścieżkę nauki Microsoft Power BI, złożoną z darmowych materiałów. I jest też tam taki rozdział bonusowy, który napisała gościnnie zrekrutowana, jest to rekruterka techniczna, o tym, jak się wyróżnić na rynku pracy. Ja napisałam też rozdział o tym, jak optymalizować profil na LinkedIn. Uważam, że jeżeli szukamy pracy w IT, nie możemy zapominać o LinkedInie, a szczególnie po używaniu odpowiednich haseł w swoim profilu na LinkedInie. Tak, żeby ci rekruterzy sami do nas trafiali, żeby oni szukając dane hasła, wchodzili na nasz profil. I to jest mój drugi e-book. I właśnie przy tamtym e-booku, który wydawałam, to był taki wstęp do Power BI-a, brakowało mi miejsca, gdzie spotkają się osoby, które kupiły tego e-booka. Więc teraz stworzyłam prywatny kanał na Discordzie Power BI Polska. Discord Power BI Polska jest darmowy, ale jest część taka płatna, tylko dla osób, które kupiły tego e-booka. I tam po prostu się spotykamy. Tam jest też inicjatywa teraz tworzenia raportów samemu. Znaczy samemu w grupie, tak, będą spotkania live, gdzie członkowie tej grupy spotykają się i tworzą raporty. I jest to, uważam, świetny pomysł, żeby dać właśnie miejsce osobom, które mają podobne problemy, bo szukają pracy w IT, w BI-u i mogą tam porozmawiać. Dobra, koniec autopromocji. Mogę jeszcze wam powiedzieć, gdzie mnie znajdziecie. Znajdziecie mnie na pewno na blogu bidevelopers.pl. Polecam zajrzeć na Instagrama, bo tam jestem dużo i często. bidevelopers.pl. Jeżeli ktoś chce się ze mną bezpośrednio skontaktować, to najlepiej mailowo. Dość sprawnie odpowiadam. I polecam też zobaczyć na grupę Power BI Polska i na Discorda Power BI Polska. Wiem, że Bartek jest na grupie i na Discordzie. Discord jest bardzo młody, bo ma chyba miesiąc. No, bardzo fajnie, że o tym wspominasz, dlatego że mnie często właśnie też użytkownicy Power BI pytają, gdzie gdzieś zwracać się po pomoc, gdzie można konsultować jakieś rzeczy i to są naprawdę dwa polecane miejsca, gdzie szukać pomocy, gdzie dzielić się jakimiś przemyśleniami, ale też pokazywać jakieś różne rzeczy, bo tam wchodzą też ludzie, którzy czegoś szukają, czasem szukają ludzi i warto być aktywnym na takich grupach też, bo łatwo zostać tam zauważonym i myślę, że właśnie z jednej strony pytanie tam o pomoc, a z drugiej strony udzielanie tej pomocy jest super, super inicjatywą. Dziękuję ci serdecznie, Dagmara, ale to nie wszystko, dlatego że teraz czas na pytania uczestników, które zostawiali na naszej sesji pytanie odpowiedzi. I teraz ja część z tych pytań będę czytał i będę cię prosił o jakieś ustosunkowanie się do tego, co się tutaj pojawia. I tak oto jeden z naszych gości pisze, że pracuje już w Power BI od kilku dobrych lat. I w sumie gdzieś tam na potrzeby swojego zespołu, to wersja darmowa. I pyta się, w jaki sposób najlepiej ocenić swoje umiejętności w zakresie Power BI. Czy da się to jakoś sprawdzić? Ale dalej też pyta, czy można jakoś sprawdzić właśnie swoje umiejętności SQL i na jakim poziomie one powinny być? Okej, okay. Pierwsza część pytania. Jakbym miała sprawdzić swoje umiejętności, to po pierwsze przejrzałabym swoje raporty i zobaczyła, czy one są szybkie, czy są właśnie wydajne, czy klienci używają, tam nawet są takie metryki użycia raportów w Power BI-u, w obszarach roboczych, pewnie wiesz. Więc możesz sobie zobaczyć, czy ktoś wchodzi na te raporty, czyli czy po pierwsze spełniasz potrzeby biznesowe i czy umiesz to zrobić w taki sposób, żeby to działało szybko. Polecam też zajrzeć na bloga sqlbi.com i zobaczyć, czy rozumiesz, co oni piszą, bo tam są takie tematy średnio zaawansowane. Więc jeżeli się odnajdujesz w tych pojęciach, dla mnie jak najbardziej jesteś średnio zaawansowany. Jeżeli potrafisz na przykład pointegrować trochę Power BI-a z Pythonem, to dla mnie to już jest poziom zaawansowany. Jeżeli chodzi o SQL-a, to ciężko będzie mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie jestem taką specjalistką z SQL-a, żeby oceniać innych. Ja określam siebie jako zaawansowaną na przykład dlatego, że miałam taki projekt, gdzie tworzyłam system zarządzania baz danych na podstawie SQL-a dynamicznego. Ale jakby dlatego się oceniam na zaawansowaną. Niestety nie jestem w stanie opowiedzieć, jakby jak się można obiektywnie ocenić z SQL-a. Dziękujemy serdecznie nie chcę, za to pytanie. Nie chcę tutaj wprowadzać nikogo w błąd.
Pewnie w internecie można znaleźć parę takich testów, jakichś zadań rekrutacyjnych, bo to są takie rzeczy, które się przewijają i tak naprawdę to, co jest sprawdzane w ramach rekrutacji, to jest po prostu kilka zadań do rozwiązania i albo ktoś je potrafi, albo niestety, ale zostaje odrzucony, zwłaszcza kiedy ten SQL będzie, a on rzeczywiście pojawia się w wielu tych ogłoszeniach i potwierdzam to, co mówiła Dagmara, że jednak Power BI to nie wszystko, ten SQL jest nam potrzebny, ale do tego pyta nas jeszcze Michał, czy potrzebna jest, czy w ogóle może to pytanie bardziej takie precyzyjne, czy zdarza ci się, Dagmara, na co dzień wykorzystywać elementy, które w szkole, na studiach pojawiły się jako statystyka, ekonometria, modelowanie finansowe, czy to jest coś, czym już teraz taki powiedzmy adept Power BI-a, który celuje w takiego juniora i chciałby zacząć tę przygodę, powinien się przejmować? No wiesz, ja jestem po matematyce, ale nie przydają mi się. Przydaje mi się statystyka czasem, regresja liniowa, ale jeżeli zaczynałabym, to bym się nie martwiła tym, bo bardzo łatwo wpaść w taką panikę, że teraz się musimy uczyć matematyki, statystyki, prawdopodobieństwa. No spokojnie. Zacznijmy od właśnie od tego Power BI i SQL-a. Gdzieś po drodze te umiejętności odnośnie statystyki czy modelowania matematycznego, one do nas przyjdą same. Czy jest jakaś przewaga dashboardów w Power BI-u względem tych utworzonych w Excelu? Oj, tak, tak. Po pierwsze. Mówiłaś już o tym dzieleniu się raportami, tak. Row level security, czyli to zabezpieczenie, tak, z dokładnością do wiersza danych, żeby kierownik wszystkich sklepów widział wszystko, a jakiś tam mniejszy kierownik widział tylko swoje rzeczy. A tak z perspektywy użytkowej, jakie są obserwacje twoje w pracy z klientami? Co, przede wszystkim raporty w Power BI są estetyczniejsze, ładniejsze, jest większy wybór wizualizacji i są wydajniejsze. Bardzo dużo projektów w ogóle BI-owych polega na tym, że było coś zrobione do tej pory w Excelu, nawet wiesz, już Power Query w Excelu, no ale chcemy iść o krok dalej, firma się rozwija, my chcemy widzieć na przykład, nie wiem, mieć live data, no live data, mieć dane, wiesz, real time i widzieć je przede wszystkim w ładny sposób i dystrybuować je szybko i nie bojąc się o zabezpieczenia, no bo wysyłanie danych wrażliwych mailem jest też dyskusyjne. Dzięki. Mariusz pyta, czy znajomość języka M i języka DAX jest konieczna? Z którego z tych języków częściej korzysta Power BI Developer? Tutaj akurat wspomina o narzędziach Power Query i Power Pivot, które zaczynały się w Excelu. Wspomina Mariusz, ale one później przeszły oczywiście do Power BI-a, więc pytanie, które z tych narzędzi, czy język M, czy właśnie język DAX i ten model danych, który był też w Power Pivocie, są jakby bardziej eksploatowane, czy trzeba być ekspertem w tych dwóch językach? Na pewno w języku DAX. I szczególnie trzeba zrozumieć kontekst filtra versus kontekst wiersza. Jest to takie kluczowe, żeby zrozumieć tworzenie miar w języku DAX, kolumn kalkulowanych. Na pewno z tego języka trzeba się obkuć, trzeba go zrozumieć tak naprawdę. Jak zrozumiemy, co to jest kontekst filtra i kontekst wiersza, to to już potem jakoś w mojej opinii pójdzie. Tak wynika z mojego doświadczenia. Jeżeli chodzi o DAX-a, to też oprócz kursów online, tak jak na przykład ma Bartek, to możemy też znaleźć trochę darmowych materiałów w internecie. No w tym e-booku na przykład też pokazuję darmowe kursy z DAX-a, więc na pewno Power BI to nie jest sama wizualizacja. Ja wiem, że dużo osób patrzy Power BI i widzi ładny raport i myśli sobie o ładnym raporcie, ale trzeba się trochę jeszcze napracować. Jeżeli chodzi o język M, no to ja go używam dlatego, żeby sobie na przykład coś szybciej zrobić, coś skopiować właśnie z języka M. No ale, a piszesz ale coś uważam, w języku M, czy bardziej wyklikujesz, tak jak ja to najczęściej uczę na szkoleniach? Czasem piszę, wiesz, ale to są takie pojedyncze przypadki i to bardziej polega na tym, ja się nie uczyłam specjalnie języka M, po prostu widziałam, jak się język M generuje z komend i sobie po prostu, wiesz, pisałam coś analogicznego. Pamiętam, że robiłam partycjowanie modelu do odświeżania w języku M. Mhm. Czyli podsumowując, język DAX zdecydowanie taki, to tak, nie tak, tylko na poziomie podstawowym, ale też zaawansowanym. Tutaj ta strona sqlbi.com, o której mówi Dagmara, to jest takie źródło wiedzy, że jeśli rozumiesz tam, co czytasz, to rzeczywiście, zwłaszcza tam można znaleźć też artykuły fajnie wytłumaczone, ten kontekst wiersza, kontekst filtra, jak to działa,
To jest to must know, jeśli chodzi właśnie o DAX-a. Język M nie jest tak potrzebny, też mi się wydaje, że w pracy tak na co dzień z danymi może się okazać, że dużo więcej właśnie SQL-em jesteśmy w stanie zrobić i pracujemy na bazie danych, a tak naprawdę do Power BI-a w takim korporacyjnym świecie wczytuje się już gotowe, powiedzmy, widoki, gotowe tabele, gotowe zapytania. Niekoniecznie tym Power Query się posługuje na co dzień. Takie są moje doświadczenia. Michał pyta, czy stawka 6 koła netto na umowę o pracę na stanowisko młodszy specjalista do spraw BI to okej? Okej. Jest okej. Ostatnio gdzieś widziałem takie ogłoszenie, w którym było 3500 brutto. No to nie było okej. 6000, no wygląda okej, zwłaszcza, że ja mam też takie doświadczenia, że dużo osób, które znalazły jakieś pierwsze zajęcie w Power BI-u, parę miesięcy popracowało, zaczyna lepiej rozumieć, co tam się dzieje i tak naprawdę zaczyna dostawać te ogłoszenia z LinkedIna, nawet propozycje pracy i okazuje się, że z tych 6 tysięcy przeskoczenie nawet na pięciocyfrową kwotę to jest naprawdę w zasięgu roku do dwóch, myślę, że spokojnie, także jakby ja bym się tą stawką przy pierwszej pracy tak nie przejmował, tylko myślał też długoterminowo. Jak bardzo potrzebny jest Python? Czy trzeba znać, zdarzać się pracować w Pythonie? Nie, ja znam z Pythona, znam bibliotekę Pandas. I nic więcej. I pracuję. Sukcesami. I dajesz radę. W Power BI jest integracja z R-em, z Pythonem, pewnie innymi też technikami można pracować, natomiast moje doświadczenia też są takie, że raczej pracujemy na tym, co daje sam interfejs Power BI, a niekoniecznie od razu trzeba szukać tych właśnie dodatkowych narzędzi. Je stosujemy wtedy, kiedy tak naprawdę czegoś nie da się zrobić standardowo i szukamy jakichś tam dodatkowych możliwości. I dalej mamy pytania na temat wieku, w sumie dwa. Pierwsze z nich: mam 43 lata i posługuję się w pracy Excelem. Czy nie jestem za stara na Power BI? Tak ktoś szczerze tutaj nas pyta. Nie, ja nawet miałam taki przypadek. Na konsultację przyszła dziewczyna, która mówi mi, że ma taki super dokument Power BI-u, bo teściowa jej podrzuciła. Okazuje się, że teściowa, ten pani była 50+, no, uczy się Power BI-a i sobie my chyba lepiej radzi niż ta dziewczyna z konsultacji, więc nie jest za późno. No właśnie, bo też tutaj jest kolejne pytanie związane, czy jest jakaś granica wiekowa, żeby zacząć przygodę z BI-em? Nie, pytanie, czy teraz pracujesz w Excelu i po prostu chcesz rozszerzyć swoje działanie o Power BI w obecnej firmie, czy po prostu w wieku 55 lat zmieniasz karierę zawodową? Bo widzę tutaj w tym drugim przypadku pewne problemy. Nie uważam, że są one do przejścia. Ale wiadomo, będzie trudniej pewnie zmienić w wieku 55 lat karierę niż 45-35. Aczkolwiek myślę też, że otwierają się teraz takie nowe szanse, bo tak jak wspomniałaś i wiele raportów to pokazuje, że takich deweloperów i też Power BI deweloperów, BI deweloperów będzie brakowało na rynku i wydaje mi się, że ktoś, kto ma te wymienione też cechy miękkie, o których ty mówisz, dołoży do tego cechy twarde, to wiek tak naprawdę według mnie w wielu firmach nie będzie odgrywał żadnej roli i to jest fajna wiadomość też dla osób w każdym wieku. Nadpiszę, zastanawiałam się nad e-bookiem, jednak w międzyczasie zaczęłam czytać twojego bloga i dostałam pierwsze stanowisko w dziale BI. Czy tam znajdę zebrane jakieś dodatkowe informacje przydatne dla mnie, skoro już mam tę pierwszą pracę? Tak. W ogóle część osób kupiła mojego e-booka, już które już mają pracę w BI i dostałam bardzo pozytywne od nich opinie. Przede wszystkim tam znajdziesz informacje o tym, gdzie szukać pomocy. Ja spisałam tam całą swoją wiedzę odnośnie tego, gdzie ja szukam pomocy, jak się, nie wiem, zakotuję czymś z Power BI albo gdzieś zastopuję się, więc tam rozpisałam, gdzie takiej pomocy można szukać, jak ją dostać. Napisałam też o tym, o społecznościach, które się tworzą wokół Power BI, ale też o polecanych blogach, a taką w mojej opinii największą wartością dla osób, które już pracują w Power BI, jest ten Discord prywatny. Tam
też są osoby, które już pracują, są nawet osoby, które wygrały konkurs, nie, przepraszam, zajęły drugie i trzecie miejsce w konkursie Helionu i moim na najlepszy raport w Power BI-u, więc są to osoby już nawet zaawansowane, ale one też dużo dają tej społeczności, dużo z tej społeczności czerpią. Także jak najbardziej. Kolejne zawsze pytanie. Można się też mnie zapytać na Instagramie, bo ja bardzo szybko na Instagramie odpisuję jak coś. No super, to jakby co, pytajcie na Instagramie teraz właśnie. Na jakim poziomie jest potrzebny angielski? O to też wiele osób mnie pyta, czy to musi być jakiś super, hiper, ultra. Jak to wygląda? Pewnie zależy od firmy trochę, ale tak z Twoich doświadczeń, jakby ktoś chciał mieć duże szanse na pracę jako Power BI developer. Jeżeli nie chciałby mieć ograniczeń, jeżeli chodzi o rodzaj firm, to trzeba znać angielski na poziomie B2, czyli trzeba umieć rozmawiać po angielsku. Natomiast są firmy, które są na przykład polskie firmy, które mają swoje działy business intelligence i tam są osoby, które nie do końca znają angielski, ale pracują tylko z Polakami, czyli po prostu dla innych działów firm i angielskiego potrzebują, żeby poczytać dokumentację albo po prostu się odnaleźć w internecie, bo jest o wiele łatwiej napisać pytanie, jak coś zrobić w Power BI-u po angielsku, niż po polsku. Jednak tych polskich źródeł jest nadal o wiele mniej niż angielskich. No ja to potwierdzam, że ten poziom B2 plus czasami trochę wyżej, żeby zrozumieć te artykuły na sqlbi.com, może się przydać. Ciekawe pytanie zadał Jakub, które tutaj jeszcze próbujemy lekko spiwotować, że tak powiem. Dużo mówisz o zaletach Power BI, a czy ma on jakieś wady? Ale ja ciebie, Dagmara, poproszę jeszcze, żebyś powiedziała, czy zawód Power BI developer dodatkowo ma jakieś wady? Już jakby jedna rzecz to narzędzie, a drugie sam zawód według ciebie. Tak, ma wady. Wadą i jednocześnie trochę zaletą jest to, że co miesiąc wychodzą aktualizacje Microsoft Power BI, więc ja na przykład co miesiąc spędzam czas na przejściu przez te aktualizacje i popatrzeniu, jak mogę usprawnić swoje raporty. Czyli musimy popatrzeć na to, że w pracy w IT, w BI-u, jako Power BI developer będzie wymagany ciągły rozwój, bo technologie się zmieniają, modyfikują, rozwijają i my tak jakby musimy nadążyć za tym. Więc to jest według mnie troszeczkę minus, bo na to czas trzeba poświęcić, natomiast są firmy, dobre firmy, po prostu w czasie pracy bukują ten czas swoim pracownikom na rozwój. I w tym czasie po prostu my wtedy sobie patrzymy na te aktualizacje, czytamy jakieś nowinki, patrzymy, co można usprawnić. Tak jak Bartosz już wspominał, Power BI pojawił się około 2015 roku, więc jest to młode narzędzie i skoro ono już zdominowało rynek, to będzie za kolejne 5, 6, 7 lat. Kolejną wadą, w mojej pracy, jest to, że muszę dogadywać się z klientami, czyli muszę być bardzo cierpliwa i muszę być taka agile. No, bo projekty się zmieniają, te założenia się zmieniają. Czasem jakby ja zrobię wszystko dobrze, czyli mam tą potrzebę, odpowiem na nią, zwizualizuję, wystawię raport, ta osoba wie, jak z niego korzystać, ale coś tam zapomni, jeżeli to nie jest potrzebne i taki raport ląduje w koszu, więc trzeba mieć trochę pokory, być cierpliwym. I niestety czasem pogodzić się z tym, że mimo że ty się postarałeś, to może wylądować w koszu. A jakie są wady samego Power BI-a? W ogóle nigdy nie odpowiadałam na to pytanie. To jest ciekawe. Wadą na pewno Power BI jest to, że do niedawna jeszcze Power BI bardzo często zawieszał się przy jakichś takich skomplikowanych modelach danych. I nie można było tworzyć wewnątrz tych modeli danych, tylko trzeba było tworzyć na przykład model danych w Analyze Services i dopiero podłączyć Power BI do takiego modelu, czyli jakby wszystkie kroki zrobić poza, co jest minusem. Minusem też dla osób początkujących jest to, że żeby móc publikować raport online, trzeba mieć konto, nawet takiej darmowej licencji, ale to konto musi być w mailu w jakiejś domenie, czyli to nie może być imię, nazwisko gmail.com, tylko to musi być imię, nazwisko małpa, twoja domena.pl, twoja domena twojej firmy.pl. I to jest bardzo duży problem dla początkujących. Da się go obejść dzięki różnym sposobom, ale jest to minus tego rozwiązania.
Może ty, Bartek, masz jakieś minusy Power BI? Ja mam taki, bo dzisiaj właśnie zaktualizowałem Power BI i jest zielony interfejs. Ja strasznie nie lubię tego, że ten interfejs się cały czas zmienia. Jakoś jak pracuję na programie, to chciałbym, żeby no, on tak nie ewoluował szybko. Niech dodają te funkcjonalności, ale niech te kolory, niech ten układ, niech to się trzyma jakiejś kupy. I dzisiaj jak zobaczyłem zielony Power BI, gdzieś przeczytałem jeszcze komentarz, że on zmierza w stronę Excela, to przyznam szczerze, że się trochę przeżegnałem, no ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Nie ma żadnych opcji, żeby to zmienić, więc musimy to zaakceptować. No i tutaj ta cecha, o której mówi Dagmara, czyli cierpliwość, na pewno się przyda, bo przyznam szczerze, że w Microsoftie często wrzucają jakieś ciekawe rzeczy. Mamy kolejne pytanie od Michała, który pisze, że jest w trakcie kończenia kursu Python w analizie danych i czy ma się tego uczyć pod kątem oczyszczania danych? To jest, ja już odpowiadam na to pytanie. Ja Pythona nie używam do oczyszczania danych. Swoje dane oczyszczam albo w Power BI-u, albo jeszcze wcześniej przy procesach ETL-owych, podczas dołączania danych do bazy. W Pythonie tego nie robię. Natomiast akurat to są koledzy, nie mam koleżanki, mam kolegów, którzy pracują na takich stanowiskach bardziej data analyst, data scientist, takie coś pomiędzy, i oni używają Pythona do modyfikacji danych. Ale w moich projektach to jakby nie było to potrzebne. Mhm. Dzięki. Mamy kolejne pytanie od Michała. Czy taki raport Power BI, który robi wrażenie tylko na samym sobie, czyli na autorze jakiegoś raportu, to według ciebie jakaś ślepa uliczka? Czy zdarzyła ci się taka sytuacja i czy jak z niej wybrnąć? W sensie jak sprawić, żeby właśnie taki raport nie był taką ślepą uliczką? Okej, znaczy jeżeli jest to raport do portfolio i on robi wizualny wow, to jest naprawdę okej, bo pierwszy ten raport zobaczy rekruter, który nie zna się jeszcze na Power BI, i on zobaczy, wejdzie sobie na przykład w link na ten raport i zobaczy ładny. Okej, to jest spoko sytuacja. Natomiast czy mi się zdarzały? Tak, mi się zdarzało robić różne brzydkie rzeczy albo różne rzeczy, o których teraz nawet nie chcę przyznać, ale tak to jest, jak się człowiek uczy. Każdy kiedyś zaczynał. Nie da się od razu robić, nie da się od razu zacząć robić niesamowicie jakich analityk. I tak, zawsze warto pamiętać o tej rzeczy, którą tutaj w sumie już pojawiała się wiele razy podczas tej prezentacji, czyli jest to, że my raporty w pracy komercyjnie robimy dla kogoś. My pracujemy dla kogoś, żeby jemu ułatwić pracę, żeby pomóc mu w podjęciu danej decyzji. Więc jeżeli twój raport pomaga w podjęciu tej decyzji, no to jest OK. Jeżeli on robi tylko wrażenie, ale nie pomaga w podjęciu żadnej decyzji, no to uwierz mi, nikt nie będzie z niego korzystał. No bo co, może sobie ewentualnie ustawić na tapetę. No, no jasne. Jest takie teraz bezpośrednio pytanie, Dagmara, do ciebie od Damiana. Czy używasz DAX Studio do optymalizacji modelu i jakie są twoje doświadczenia z tym narzędziem konkretnie? Tak, używam DAX Studio. Używam też Power BI Helpera. Używam przede wszystkim, to się nazywa teraz Performance Analyzer, to, że jest wbudowane w Power BI. DAX Studio przeważnie używam do tworzenia modeli w Analysis Services, bo ja w swojej takiej korporacyjnej pracy zawodowej przeważnie tworzyłam modele w Analysis Services i tam sobie testowałam różne DAX-owe zapytania. Super. Teraz jest pytanie do mnie akurat. Czy po moich kursach, jak ktoś się skończył, to ma już jakiś konkretny poziom Power BI-a? Myślę, że jak ktoś doda do siebie kursy z pakietu Akademia oraz ten najnowszy kurs Power BI Advanced, który jest takim 12-godzinnym, jednak bardziej złożonym kursem, to temat Power BI będzie miał zamknięty, ale do tego stanowiska potrzebny jest też SQL i tego nie ma już po mojej stronie, natomiast za chwilę będę też opowiadał o nowych pakietach w Akademii i tam będzie też informacja dla tych, którzy SQL-em są zainteresowani, gdzie według mnie najlepiej w Polsce tego SQL-a się uczyć. O angielskim już było, czy możemy poprosić o linka na Discord? Myślę, że tego linka wrzucę jutro spokojnie do artykułu, żeby
wszyscy mieli do niego dostęp i też go wyślemy do uczestników. No to jest kolejne pytanie od Łukasza. Przewija się tutaj temat modelowania danych. Czy jest sens poświęcać jakoś dużo czasu temu modelowaniu na samym początku? Tak, tak, dlatego że jeżeli stworzymy model, który będzie działał wolno albo będzie nie pokazywał odpowiednich danych, no to kończymy pracę i dalej jakby te wizualizacje nie mają sensu. No na pewno Bartek ma też na swoich kursach rozdziały o modelowaniu danych. To się tak, to modelowanie danych to jest jakieś takie wielkie słowa. To chodzi po prostu o to, żeby oczyścić dane, żeby je zmodyfikować, czyli na przykład nadać odpowiednie typy danych, żeby usunąć duplikaty, żeby usunąć jakieś błędy, żeby sobie sprawdzić, czy wartości są unikalne, jeżeli powinny. Na pewno trzeba poświęcić tej części akurat swojej pracy sporo czasu, bo jest ona bardzo ważna. Super. Mamy kolejne pytanie a propos wersjonowania. Jak taki Power BI developer powinien wersjonować swoje pliki? A może w zespole jak to robić? No właśnie, tutaj problem jest taki, że Power BI nie bardzo można połączyć z repozytorium i wiecie, i wypuszczać sobie po prostu komendy do repo. Natomiast na pewno trzeba mieć takie trzy środowiska, czyli dev, test i potem public, czy tam to, co idzie do klienta. Więc najpierw sobie dewelopujemy w jednym środowisku, potem testujemy, mogą to być na przykład obszary robocze. Potem sobie testujemy w tym jednym obszarze roboczym, wysyłamy do testów ten raport naszemu klientowi i docelowo publikujemy już w tym trzecim obszarze. Teraz takie pytanie bezpośrednie. Czy Power BI Bootcamp, pewnie taki tygodniowy, a może i więcej, za 10 tysięcy złotych, to dobry wybór? Nie. No wiesz, no, wydać 10 tysięcy na tydzień, i pomyśl sobie, ile ty jesteś w stanie przyjąć, jakby ile twój mózg jest w stanie przyjąć w tydzień. Czy ty się nauczysz Power BI-a w tydzień, nawet jeżeli wiesz, poświęcisz na to po 14 godzin dziennie i wydasz na to 10 tysięcy? Czy to jest warte? No nie. Będzie ciężko taki ogrom wiedzy jakby od razu przyswoić. Między innymi z tego powodu ja w swojej akademii uznałem, że ten dostęp do kursów musi być jednak bezterminowy, bo ludzie wracają do tych filmów, wracają do niektórych zagadnień. Okaże się, że w projekcie nagle pojawia im się jakieś zagadnienie, no i wtedy chociażby w tym kursie Advanced jakiś złożony model mogą zobaczyć, w jaki sposób konstruować. A mamy kolejne pytanie, które brzmi następująco. Czy taki Power BI developer jest odpowiedzialny też za organizację projektu, czy raczej masz kogoś jakiegoś jak project manager, który tym wszystkim zarządza? Jak wygląda taki projekt w praktyce, jeśli chodzi o progres i czy korzysta się z założeń Agile? Tak, korzysta się z założeń Agile. Pracuje się w Scrumie, natomiast ja akurat miałam okazję pracować z product ownerami i product managerami, więc zawsze, jeżeli akurat byłam wysyłana na spotkanie z klientem, bo jako junior to przeważnie nie byłam wysyłana na spotkania z klientami, ale już potem jak byłam wysyłana, to zawsze szłam z osobą, która nadzoruje dany projekt. Potem rozpisywałam sobie zadania, ta osoba też to sprawdzała, estymowałam zadania, nawet razem estymowaliśmy te zadania. Jakby cały czas to się odbywało w tej metodyce skramowej, tak? Więc pracuje się w Agile'u i jak mówię, pracowałam z product ownerami czy project managerami. To akurat jakby zakres ich obowiązków był podobny. Oni byli tym takim frontem tego projektu. Czyli ja odpowiadałam za to, żeby porozmawiać z klientem i wiedzieć, jak to zrobić technicznie. Oni odpowiadali za ten taki pierwszy zawsze kontakt i też często pomagali mi w komunikacji z klientami, szczególnie zewnętrznymi. No właśnie, to z tym jest może z projektami związane kolejne pytanie. Czy można się spodziewać nadgodzin? Czy raczej jest praca od do, czy niestety jak jest projekt, to trzeba się liczyć z tym, że trzeba go dowieść? I to bardzo zależy od firmy i od menadżera. Bo są bardzo takie miłe korporacje, w których się pracuje 8 godzin, są dobrze wyestymowane zadania, są ułożone procesy w firmie, a są korporacje, w których się pracuje po 12 godzin dziennie, bo trzeba coś dowieść. Są tak samo startupy,
w których jest ułożone wszystko i pracujemy 8 godzin, są startupy, gdzie pracujemy po 12. To wszystko zależy od firmy. Na pewno warto przeanalizować ogłoszenie o pracę, szukać takich słów kluczowych, które się wydają podejrzane. Teraz nie chcę mówić, jakie to są słowa kluczowe, ale jak ktoś mnie zapyta osobiście, to powiem. Dlatego warto przeanalizować daną firmę, zanim do niej idziemy, bo według mnie to zależy od firmy. No właśnie, są firmy, które specjalizują się, powiedzmy, w wynajmowaniu takich Power BI deweloperów na projekty dla klientów, ale są też firmy, w których taki Power BI deweloper pracuje wewnętrznie, więc wszystko zależy, gdzie traficie i co to będzie za firma, jaki będzie zakres zadań, aczkolwiek to zawsze można sprawdzić w ogłoszeniu albo zapytać po prostu na rekrutacji, jaki charakter będzie miała praca później jako Power BI deweloper. Czy istotny jest finansowy background? Nie, ale się przydaje. Jeżeli są osoby, które zaczynają, teraz są na przykład na stanowiskach finansowych i chciałyby zostać Power BI deweloperami, no to mają pewną przewagę, bo projekty finansowe są trudne i nie każdy chce w taki projekt pójść, a jeżeli ty już posiadasz wiedzę o tym, jak działają finanse w firmach, jakie są jakieś takie te różne metryki finansowe i dodasz do tego umiejętności techniczne, to masz pewną przewagę. Ja też widzę właśnie, że jest taka pewna specjalizacja nawet na LinkedInie, ale też w innych miejscach, gdzie nie wystarczy, że jesteś użytkownikiem Power BI-a, nad Power BI deweloperem, nie wystarczy, że znasz SQL-a, ale do tego czasami, żeby się wyróżnić, trzeba dołożyć jeszcze jakieś dodatkowe kompetencje biznesowe, bo na przykład pracujesz od kilku lat w dziale finansów, ale nowoczesne działy HR-owe to są też takie, które stoją na analityce i widzę bardzo dużo rzeczy, które dzieją się po stronie HR-owej, ale tak naprawdę jakiej byśmy, powiedzmy, działki nie dotknęli, taka specjalizacja w tym obszarze w pewnym momencie waszej kariery może wam się przydać, bo może naprawdę trafić, że tak powiem, w dziesiątkę, jeśli chodzi o swoją docelową pracę i to, co w niej będziecie robić. No i zostały nam chyba tylko ostatnie dwa pytania, ale już do mnie. Monika pisze, że nie widzi nowych terminów szkoleń. Czy będą jakieś nowe terminy szkoleń otwartych? Wkrótce pojawią się, Monika, na stronie i będą dopiero w marcu 2023 roku. I jest jeszcze jedno pytanie, czy będą jakieś szkolenia z języka M? Przyznam szczerze, że po pierwsze nie spotkałem jeszcze żadnej książki o tym języku takiej sensownej, gdzie ktoś od początku do końca by się tylko na tym języku skupił i wydaje mi się, że taka nigdy nie powstanie, dlatego że 90% rzeczy można tam wyklikać i nikt tym językiem M się za bardzo nie przejmuje. Cały czas dostaję o to pytania i tak się zastanawiam, jakby do czego ten język M tak może się przydawać, żeby pisać jakieś funkcje, bardziej zaawansowane rzeczy. No, można tworzyć jakieś konektory, coś bardziej skomplikowanego, ale z mojego doświadczenia 90% problemów rozwiązuje się w Power Query za pomocą wyklikiwanych elementów i googluje się 10%, którego nam brakuje. Z takich funkcji, które wykorzystuje się na co dzień, przynajmniej z mojego doświadczenia, jest może jakieś kilkanaście, które są schowane w tym języku M, które mogą się przydać, jakiś table buffer, jakieś sztuczki na tabelach, jakieś właśnie funkcje, ale nie spotkałem jeszcze, przyznam szczerze, ani książki, ani właśnie żadnego takiego dedykowanego szkolenia, natomiast to, co widziałem, to, że jest kilka technicznych blogów i postaram się też wrzucić, gdzie takich informacji ewentualnie, jeśli chodzi o język M, szukać. Dagmara, ty w języku M? Ja podobnie jak ty. Nigdy się specjalnie nie uczyłam tego języka, używam sporadycznie. I też nie znam nawet żadnych materiałów tak dedykowanych do języka. No właśnie, wydaje mi się, że to jest też taki temat, który jest bardzo słabo udokumentowany. Ja nawet śledziłem losy takiego jednego z ekspertów światowych, jeśli chodzi o język M i w ogóle Power Query.
który wydał jedną z poczytniejszych książek, który został kupiony, że tak powiem, przez Microsoft po to, żeby udokumentował trochę to narzędzie na stronie internetowej i tak naprawdę został jakimś program menadżerem od tego języka M, żeby pokazywać takie najważniejsze rzeczy, bo sama dokumentacja Microsoftowa pod tym kątem jest, trzeba przyznać, dość uboga i mechanizmy w ogóle, jak coś działa pod spodem, to już w ogóle nie mają praktycznie żadnej dokumentacji. I w ten oto sposób wyczerpaliśmy nasze pytania, chyba że jeszcze zostało ostatnie, ale to już ostatnie odczytuję. Czy w pracy może się przydać Power Automate? To już ostatnie pytanie, Dagmara, do ciebie. Może, tylko że to nie jest tak, to nie jest temat do końca dla osób super początkujących. Cały Power Platform się przydaje, nie tylko Power Automate, przydaje się też Azure, Logic Appki na przykład, tworzenie tych przepływów. Z tym, że no to jakby dla mnie droga jest taka, jakby najpierw zacznijcie od Power BI SQL-a, znajdźcie pierwszą pracę, a potem sami zobaczycie, czego się musicie douczyć, bo to wyjdzie w pracy. Nie wszyscy korzystają z Power Platform, Power Automate. No właśnie, te technologie jeszcze tak naprawdę nie są tak popularne, ale myślę, że to jest też fajny kierunek, jeżeli ktoś połączy kilka tych rzeczy, tylko trzeba mieć czas i łeb na karku, żeby i tu, i tu. Ja tak patrzę, bo śledzę rozwój tego Power BI-a i mi jest ciężko nadążyć za tymi aktualizacjami, a co mogą sobie myśleć tacy zwykli biznes userzy, którzy coś takiego będą tworzyć. No dobra, Dagmara, serdecznie Ci dziękuję za dzisiejsze wystąpienie. To wystąpienie będzie też dostępne na blogu i zostanie rozesłane do wszystkich, którzy są zapisani na newsletter i na dzisiejsze spotkanie się zapisali. A ja, kończąc dzisiejsze spotkanie, jeszcze powiem parę słów o tym, co się dzieje w temacie kursów, bo jutro kończy się właśnie, jutro kończy się właśnie temat, coś mi tu się nie chce wstawić, tak może zrobimy, o teraz, kończy się promocja związana ze startem pakietu Power BI Advanced i kilka też innych promocji, które pojawiły się właśnie z okazji Black Week i z okazji tej premiery kursu Power BI Advanced, więc chciałem tylko na koniec przypomnieć, że do jutra z kodem Advanced można kurs Power BI Advanced, w którym jest nie tylko sam kurs Power BI Advanced, ale też we współpracy z Dagmarą jest jej e-book Wejdź do IT, który dostaniecie jako prezent do tego zakupu. Można właśnie nabyć w promocyjnej cenie 699 zł brutto, ale oprócz tego w Akademii pojawiły się dodatkowe pakiety, takie jak Power BI od zera do bohatera, gdzie cały Power BI się pojawia i tam e-book Dagmary też znajdziecie. I wreszcie pakiet Power BI Developer, który postarałem się wyposażyć nie tylko w tę część Power BI-ową, ale też w najlepszy według mnie kurs SQL-owy na rynku prowadzony przez Tomka Liberę. Tam znajdziecie aż 30 godzin najwyższej jakości wiedzy ze SQL-a, plus Tomek oferuje też spotkania hybrydowe na żywo co tydzień, więc będziecie mogli te swoje umiejętności SQL-owe podnieść. I w prezencie jeszcze do tego zakupu jest Biblia DAX, czyli książka od autorów właśnie bloga SQL BI. Część osób pytała mnie, co jeśli ma już pakiet Akademia. W takiej sytuacji warto zerknąć na ofertę pakietu Power BI Advanced tylko z kursem SQL. Tam znajdziecie te wszystkie bonusy, o których mówiłem, i taki pakiet w cenie 1438 zł netto w promocyjnej cenie można zamawiać. Informacje, jak to zamówić, będą wysyłane mailowo. Były też już wysyłane do wszystkich, którzy są zapisani. Natomiast jeżeli kogoś ta wiedza tak zaawansowana aż nie interesuje, to przypominam też, że taki podstawowy pakiet Akademia 4 w 1, gdzie znajdziecie Power Query, model danych, język DAX, Power BI, moduł o wizualizacji danych, no i oczywiście wstępne kursy Excelowe, a ten Excel też się na tym stanowisku przydaje, możecie nabyć ze zniżką 10% na hasło Black Week, i to zarówno przy zamówieniu mailowym, jak i
przy zamówieniu przez Akademię po prostu bezpośrednio. I to są takie najważniejsze rzeczy związane z promocjami, natomiast dla przypomnienia powiem też, że ten nowy kurs Power BI Advanced jest naprawdę trudny, to znaczy, że tamten, ta poprzeczka, ten poziom, one są postawione bardzo wysoko. Jest tam dużo zmiennych, o których mówiłem podczas ostatniego webinaru, jest tam wiele różnych właśnie takich problemów, wyzwań, które od czasu do czasu trapią Power BI deweloperów, a to nietypowy model danych, a to wiele kalendarzy, a to jakieś kalkulacje DAX, właśnie przejścia z kontekstu wiersza na kontekst filtra i jak się odnaleźć w tych kalkulacjach. Nie, jakieś triki Power BI, niestandardowe wizualizacje, zewnętrzne narzędzia, które wymieniała Dagmara, DAX Studio się przewijają też, także zachęcam. Łącznie jest to aż 12 godzin lekcji 26, co daje Wam cenę takiej średniej jakości obiadu za jedną lekcję, także polecam, żeby może zrezygnować z kilku obiadów i zainteresować się właśnie tym kursem, ale też dostaję takie pytania, czy to jest kurs dla wszystkich? No niestety nie, bo tam wjeżdżamy z bardzo trudnymi czasami koncepcjami. Jeżeli ktoś nigdy nie wstawił żadnego calculate'a, nie słyszał jeszcze nigdy o kontekście filtra i kontekście wiersza, to przydałoby się wrócić do kursu Model Danych i Język DAX i przypomnieć sobie te najważniejsze założenia. Przyda się też, jeśli masz za sobą kilka raportów Power BI, jeśli nie, to znowu można to zrealizować w kursie Power BI. Przyda się też Power Query, aczkolwiek czasami bez Power Query też można to przeżyć, bo wtedy wymagana jest znajomość SQL-a i jakby rozumienie tej roli zapytań w procesie tworzenia raportów. No i to jest ścieżka na pewno dla wszystkich, którzy chcą zostać Power BI deweloperami i polecam ją dla wszystkich. Zresztą mogę się pochwalić, że kilku Power BI deweloperów też wykształciłem i wiem, że z sukcesami pracują właśnie w tym zawodzie. Część z nich też brała udział w testowaniu produktu tego kursu Power BI Advanced i wrócili niedawno z dodatkowymi informacjami, jak im się podoba. Jest to naprawdę wysoko postawiona poprzeczka, ale jak pokazują ich opinie, może się okazać, że jest tam rozwiązanie problemów, które nawet czasami nie są opisane w żadnej dokumentacji, a występują na co dzień podczas tworzenia raportów, to powiedział Michał. Sylwia się ucieszyła, że ten kurs podąża za rozwojem i możliwościami Power BI-a, bo on jest zaktualizowany i mamy tam najnowsze możliwości, które w 2022 roku daje nam Power BI. To jest must have po kursie Power BI, pisze z kolei Marcin, co oznacza, że no nie można tak z marszu do tego Power BI Advanced przystąpić, trzeba jednak mieć za sobą jakieś doświadczenia z Power BI-em. I wreszcie inny Marcin pisze, że ten kurs pomimo tego swojego zaawansowanego charakteru porusza problemy, z którymi osobiście spotyka się na co dzień wielokrotnie w pracy Power BI dewelopera, co bardzo cieszy, że jakby pozwala rozwiązywać konkretne wyzwania i konkretne problemy. I dla przypomnienia, ale to będę też pisał mailowo, kurs tylko do jutra, do końca dnia można nabyć w promocyjnej cenie lub w pakietach, o których będę pisał. Hasłem jest kod zniżkowy Advanced. Zerknijcie do maila, zerknijcie na stronę kursu i zobaczcie, czy czasem ten kurs nie będzie dla Was interesujący. Jeżeli pojawiły się w sesji pytania i odpowiedzi jeszcze jakieś dodatkowe pytania, postaramy się z Dagmarą na nie odpowiedzieć już w wersji pisanej po całym tym naszym spotkaniu. A ja serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dagmara, dziękuję Tobie, było mi bardzo miło Ciebie gościć. Dagmara, mikrofon? Tak, na koniec. Nie, ten w Teamsie. Również dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło podzielić się swoją wiedzą. No tak, jest już późno. Czas przekroczony wielokrotnie. Minęło 1,5 godziny, także dziękujemy Wam serdecznie za udział i zapraszamy do kontaktu. Wszystkie informacje, które mamy do przekazania, wyślemy Wam jeszcze mailem po naszym webinarze. To tyle z naszej strony. Dziękujemy serdecznie. Trzymajcie się i dobrego wieczoru. Hej!